Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj taka kwestia, wobec której nie mogę pozostać obojętnym. Dlatego tak niecodziennie na parkingu pod jakimś sklepem nagrywam ten materiał. Dostałem właśnie telefon z działu windykacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W nawiązaniu do złożonego przez nasze gospodarstwo wniosku o dopłaty do nawozów. I tutaj pani wskazała, że mimo, że ASL znajdował się na liście nawozów, do których można było się ubiegać o dopłatę 500 zł, no to teraz ktoś tam mądry zauważył, że to w sumie jest nawóz organiczny, więc wszyscy rolnicy, którzy taki nawóz zakupili, nie dostaną tych pieniędzy. I zwróciłem również uwagę pani przez telefon, że oczywiście proszę wydać jakąś decyzję, będziemy się od niej odwoływać i również będę prosił o wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bądź Ministerstwa Rolnictwa. Dlaczego na przykład nawozy wieloskładnikowe, takie jak TIMAK PKS47 czy G18, które też są w pełni naturalne, ekologiczne i tak dalej, jednak do nich dopłaty są, czyli to następuje jakieś takie wybiórcze traktowanie tych nawozów, do których będą nawozy, dopłaty, a do których nie będzie. I powiem wam, że dla mnie to jest kolejna sztuczka przedwyborcza, kolejny cios zadany rolnikom przez władzę, która de facto miała bardzo duże poparcie wśród rolników, bo takie są po prostu fakty. Wieś zagłosowała na obecną władzę i zobaczcie, jak wyglądał ten cały przebieg tych dopłat do nawozów. Najpierw mówiono, rolnicy, nie bójcie się, kupujcie nawozy, nie doprowadzajcie do jeszcze większego kryzysu żywnościowego, będziemy dopłacać do tych nawozów, tak? Po czym pojawiają się listy tych nawozów, do których będą dopłacone. No, moje gospodarstwo chociażby kupiło nawóz, na który nas nie było stać. Liczyliśmy, że te 500 zł uda się odzyskać i gdzieś tam naciągnęliśmy swój budżet gospodarstwa, rodzinne i tak dalej, żeby jednak ten nawóz dokupić, tak? No i dzisiaj dowiadujemy się, że zostaliśmy po raz kolejny oszukani. Po raz pierwszy przy piące dla zwierząt, teraz przy nawozach. Zobaczcie w ogóle, jak było nieprofesjonalnie przeprowadzana cała ta akcja dopłat do nawozów. Najpierw 500 zł do hektara, bądź 250, tam 300. Później, no w sumie to zrobimy jakiś współczynnik wyrównujący, bo nie wiemy, czy nam pieniędzy starczy. A teraz mówimy, hola, dajemy rolnikom, wszystkim starczy, tylko nie dajemy żadnym ekologicznym, bo mają ekologiczne nawozy, nie damy tamtym. I tak to przykro niestety wychodzi. Natomiast ja czuję się zobowiązany po prostu tą ciągnąć sprawę dalej. I mimo, jeśli agencja rzeczywiście wyda decyzję negatywną, no to będziemy prosić o jakieś wyjaśnienia. Chciałbym, żeby te mądre głowy w Ministerstwie Rolnictwa, w agencjach i tak dalej, które już od lat niszczą nas, rolników, jakimiś głupimi przepisami, szczególnie uważam, że chcę powiedzieć to jako rolnik ekologiczny, prowadząc gospodarstwo ekologiczne, czuję, jak z roku na rok po prostu są podkładane nam kłody pod nogi i są zatwierdzane przepisy, które obowiązują tylko w Polsce, a jesteśmy, przypominam, w Unii Europejskiej, powinno nas obowiązać prawo europejskie. Chociażby nie możemy uprawiać owsa bezłuskowego, jeśli nie mamy hodowli, nie możemy uprawiać koniczyny, jeśli nie mamy kontraktacji, tego wcześniej nie było. Czy jest jakiś bardziej ekologiczny nawóz, jak taki, który pochodzi z atmosfery? Nie wiem. Teraz nie mamy dopłat do nawozów, bo to tylko dla tych, co stosują sztuczne. Albo jak ci, co stosują wieloskładniki, też ekologiczne, też może być, bo w sumie nawet nie wiemy, że to są ekologiczne i są to naturalne nawozy. Także to jest jakiś festiwal absurdu, festiwal niewiedzy i braku kompetencji. Zobaczymy, co dalej przyniesie czas. Zostawiam was z tą informacją, już taką, można powiedzieć, prawie że oficjalną, bo przymiła pani z agencji, dzwoniła i chciała ugodowo tą decyzję i ten wniosek o dopłaty, że tak powiem, uwalić, ale tak się to nie stanie. Także trochę powalczymy. Na razie trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.